No, kolejny item zbonusowany. Trzeba go miksować na 6-7. Ale jeszcze nie teraz, bo w sumie nie. Metin 2, Sungma, Machi. Zakończy się 6 maja nowy sezon. 6 maja to jest poniedziałek. No, na styk będziemy musieli trochę piętrek porobić. Ja bym chciał potem wymasterować. 50 piętro zostawimy, jak będę miał peta. Te powyżej 60 levela. Do 60 levela to możemy porobić. No ja bym chciał parę rzeczy, parę takich miejsc topowych, bo dla tych, co nie wiedzą, wytłumaczę, o co chodzi. Na wieży Sungma macie czasówki, każde piętro ma swoją i za zdobycie piętra najlepszego czasu macie potem ekstra przy resetowaniu wieży, czyli raz na miesiąc, ekstra szkaty. Ja nie wiem, ile tych szkat jest za jeden poziom. Czy jedna? Nie wiem. Mi się wydaje, że więcej niż jedna. Ale nie pamiętam. I jako, że mam wielkiego szamana, no to trzeba to wykorzystać, nie? Czy chyba? No dobra, no. Tu za piąteczkę. A tego nie obniżam. Okej. Okay. Super. Zrobiłem całą moc odłamki i znowu dwa razy set krążęcy mi się nie wybonusował. Więc co, wydaje mi się, żeby zrobić lucerski na siłę i jajca mieć, nie? Bo psycha siada. Mogę kupić, no. Mogę kupić. Jesteś w mieście? Idę do miasta. No, ja będę musiał kupić na pewno spiralki. Bo się opłaca. Tak, ze 100. Bo jeszcze może parę itemów mam do przyspieszenia. A resztę to powiem ci, te suplementy, to ile tam tego używasz? Ale doładować raz muszę dzisiaj. Ledwo wszedłem, już lotnisko wjeżdża, ja p***le nie. Proszę. Dziękuję za rajda, Ripson. Zobaczmy ten hełmofon. Dałem tu wartość magiczną. Do wieży by mi się przydało. I bym musiał 1.5 zmiksować, ale na razie chyba nie. Ale pokazuję mi 0 widzów. Mi się odświeżył stream po prostu. Śmiesznie, że mi po streama. Nie wiem, o co chodzi. Nie mam pojęcia, czemu mi po streama, nie wiem. Ripson mi widzicie, jakieś rajdy aż mi a streama. Nie chcę takich rajdów. Mówiłem, że rajdy są złe. Niszczą mi karierę rajdami. O, fajnie. Weszło. W ogóle nie wiem, czy wiecie, Ognisko dostał bana na Twitchu. On streamował parę tysięcy godzin. Wiecie za co? Bo według Twitcha on zakładał konto, jak miał 13 lat. Mimo, że udowodnił, że zakładał konto, jak miał 14. Czyli że miał poniżej 13. A miał 17. I mu dali bana i zrobili mu całe konto. Ognisty był i nie ma. On ma jakiegoś pecha, bo on dostał bana ostatnio w Betinie. Teraz dostał na Twitchu. Tak, skasowali mu już konto nawet na Twitchu. No, konto mu skasowali nawet. No mówię, bo on składał papiery na partnera. Wiecie, tam taka aplikacja jest, wpisujesz te dane, bla bla bla, nie? I Twitch zauważył, że jego konto zostało założone blisko jak on miał 13 albo 16 lat, nie? I tyle, nie? I elo. Dostał bana. Mimo, że teraz mam już 20 lat, tam nie wiem, ile ma lat w sumie. No smutna historia, nie? Szkoda typa. No taka prawda, no. Ja go zbanowałem, bo wykoszę konkurencję. Nie podoba mi się. Przecież mnie konkurencja chce wykosić. Rajdę daje i mi streama wy***a. Jak wcześniej tego nie robiło. I tylko na Twitchu najlepsze jest. Na YouTubie działało normalnie. Taka prawda, no. Wszyscy chcą się je pozbyć. Chodź, damy tak. VIP, mod na ty. Toka. A dajmy więcej. 250k SM. 50k SM dla wszystkich. Co myślicie? Więcej 5 zł?
Chyba twoją nerkę, k***a. Najpierw. Trochę zużyta, dlatego będzie maksymalnie warta 100 zł. A wy k***a nie byście chcieli? Niby. Panie. Patrz jakie to koło jest. Czyli tu będzie gryz, a tu cała. Proszę bardzo. Widok tej stream, o. Też trzeba, k***a. To mnie tu f***a, nie? L9 Michael, ile ma się kręcić koło? 10 sekund. Tak długo? Proszę, Michael. Nie opaca. Nie, wiecie co, chyba te koło czasowe to nie ma sensu dzisiaj. Koło się nie opaca, wiecie co? Teraz sobie musimy pospierać jakieś skrzynki, żeby sobie humor poprawić. Bez kitu. Koło dzisiaj w skrzynkach. Idzie ktoś ze mną na fajta, jak ktoś wygra ze mną dwa razy, zalosuje kołem. Idzie ktoś ze mną na fajta? Super, że bez peta się bije. A ten już padał. Dosłownie pada. Dobrze, że zauważyłem. To będzie ten kamień? Nie. O tego, czekajcie, bo mi biją więcej niż trzeba, bo ja nie mam wszystkiego założone. No. Teraz, pa. Jeden, a dwa. I trzy. Nikt nie chce mi magika sprzedać. Pomyślę, jakbym jeszcze miał kamień antymagii, nie? Bo nie mam. Bo nie ma coś na magię. Nie wiem, dostał tym strzelającym? Zaraz łezka jest. Radość albo gniew. Nikt nie chce mi kamienia sprzedać. Piąty level czempiona skilla. Dobra, chodźmy do Shinsu sprawdzić, jestem ciekawy, co jest. No nic, to zostaje nam pójść na wieżę. Myślałem, że ulepszę ten wachlarz, przynajmniej spróbuję, no ale jak nie ma... Co mam zrobić, jak nie ma? Boże, no oddaj tu przynajmniej! 17 razy, albo 18 już poszło w ten wachlarz. Albo nawet... 15. Kupię. Dawaj 15, jak 15 razy podrząd mnie wejdzie, to jak... A zaraz pójdę po soczek i sam sobie za darmo na bo naprawdę. No to co mi robisz? Zaraz kupię te trzy magiczne. To co? Będzie pech całkowity czy... No i git! A precyzję dało, ty. Bonusie. Idę do miasta. Dobra, ale jak twoje magiki nie podziałają, to zwracasz pieniądze, nie? Dobra, a jak wejdzie na plus 9, gramy z widzami CS-a. A jak nie, to ja gram solo. Deal? Deal. Proszę spal, proszę spal. Nie chcę grać ze z***mi. Nie. Nie.
Nie. Nie. No i siema. Los tak chciał. Nic za to nie poradzę. Nie. Marc Pizzo napisał, że napisał do Reforge'a i długo będą bane zalosowania. Bo zalosowania w grze za Youngi, nawet na Falcubona, że robił za kasę, to na niego było chyba z 5 razy. I co, dostał bana? Nie widziałem. Magiczny kamień chcę kupić. Ja bana nie mogę dostać, bo ja to robię akurat fair. Kupię magiczne kamienie 4W. Jak nie, to co? Jak myślicie? W ogóle dla tych, co nie wiedzą, o co ja chcę walczyć, to wam pokażę. Metin 2, skrzynie... Rankingu to się nazywa? Rankingu? Wieży, o ta. I patrzcie, o to walczymy. Horda koniec mityczny, drogocenny, smocze cęgi, płomienie, nawet 10 sztuk można wygrać. Maczerowania, śniący, kamień rytualny, runiczny. No panie, tu wszystko jest. No to akacy tutaj zwany. Warto, nie? Warto. To weźmiemy. 14 dni. Potrzebuję w tej rękawicy Navita. Brakuje mi Vita. Nie dojdzie do 50 piętra. Nie ma opcji. To jest KD na statystyki. O, dwa, dobra. Spoko. Czego nie mam? A, pieniędzy. Dobra, najpierw... To? Super. Mógłbyś krytość na Vita, proszę? Ja p***le, nie. Nie, obróbki mi się skończyły. Chyba, że mam na ninży. Dobra, uwaga! Jest! Dobra, jeszcze kamienie mogę selnąć. To potem dam. Dobra, mamy Vita. Lepiej to wygląda już. My i tak czasówkę będziemy maserować dopiero dzień przed końcem, nie? Tak będzie lepiej. Diabły. No damage będzie niesamowity. Plus jestem szamanem, to mogę uciekać i mogę mieć moby. Zróbmy testowe pięterko. Masz. Ciekawi mnie to, jak sobie poradzę, nie? Ale no mówię, no, jeżeli są trzy szkaty za pierwsze miejsce, to moim zdaniem warto to masterować. Poświęcić całą dobę, takiego streamka zrobić i masterować czasówki. A jako szaman dosyć, no mam tą przewagę nad innymi, nie? Z kobieta mogę zostawić. Najlepsze jest to, że jestem szamanem i ja nie muszę podchodzić do tych bossów, ja p***. Wow. Tylko, że one mogą mnie zabić, nie? To jest ten problem. Muszę się nauczyć... Albo muszę uważać, żeby do nich nie podchodzić, nie? Bo ja biłem ze skilla, czekajcie. 150 tysięcy, to był kryt, czy zdobyło? Tylko problem jest właśnie taki... No, że skoby za długo mi się ładuje. Ładuje mi się co 6 sekund. Fajnie, gdyby się ładowało co 5 na przykład, nie? Ale fajnie się to będzie robił tą wieżę teraz. Patrzcie, zbieram mopki. I połowy nie ma. Super, nie? Jak tam? No, koło losu robię, wiesz? A, dobra. A ja mam streama jakby co, wiesz, tylko mówię. Okay. No to zapraszam, Bazar H5 środek, Tytanka 9, 7 bonów. No to fajnie. No, jeden won, jeden los.
Po wonie, całą wieżę pewnie zdobię. Petem to już tym bardziej. Meko, ja mam łatwiej szamanem, bo nie muszę podchodzić do tych bossów, nie? I już, widzieliście? Wow! A na służę bym się pocił jak świniak. Więc mi się zbytnio nie przyda. Oooo! I patrzcie jaki debuff! Nie no, teraz zrobię, bo to jest proste piętro, nie? Samym wachlarzem. Ale to jest taki debuff na szamana. Jak dobrze pójdzie, to czasówki większość zrobię jako pierwsze miejsce. Najpierw zrobić najpierw wieżę. Na gotowo? Całą? Bo w sumie jakieś nagody są za zrobienie wieży, nie? Czy nie? Czy mi coś... Szósty. Piąty, ósmy. No tutaj akurat dużo ludzi dojdzie, nie? Bardziej chciałem zobaczyć powyżej 30 piętra. No czekajcie, stawmy na pierwszy ranking. Ranking serwerów wielkanocnych. Mokry tylko to zrobił. Za wieżę na drugim miejscu dostanę, uwaga, kamień rytualny. On dostał pieczęć bogów. Kamień rytualny, smoczy płomień, pieśń radości i jakiś sklepik premium na miesiąc. No ja ten wachlarz nigdy nie będzie. A powiem wam, 55 będzie moim zdaniem łatwiejsze dla mnie niż 49, bo tam damage mobów, znaczy tam HP mobów jest o wiele mniejsze, ty jako postać masz większe. Zobaczycie przykład z 25, że będę miał łatwiej tutaj na 25 niż na 18. Bo tam co 10 pięter moby są słabsze, znaczy HP są silniejsze dwukrotnie, jeżeli chodzi o damage, ale słabsze, jeżeli chodzi o HP. Ty masz też większy damage, nie? Jakby nie patrzeć. Nie, nawet nie muszę podchodzić. Cudowne. No i trafiłem. Piękny, no. Piękne, nie? Szaman ma tak się łatwo na wieży. Wow. Dzisiaj raczej nie zdążę. Zaraz pójdziemy. 2 minuty, idziemy. Masz piłeczkę. Przynieś piłkę, Diego. Piłeczkę daj. O. Patrzcie. Piękna sprawa, nie? To dużo misów jest niestety. Ale patrz jak te bossy se schodzą. Haha! Gotowe! Cudowne, on sama jest po prostu cudowny. Dobra. Pech. Cenne sekundy. Się szybko mi to poszło. Przyjdź sprawdzić to, czy jestem pierwszy. Uwaga, czy będę pierwszy miał? Patrzcie. O, tu się musiałem spóźnić. Zrobiłem dłużej? Ale patrzcie, mamy pierwsze miejsce. Tu też na 19 pierwsze miejsce. Ale jedziemy, widzowie. Spokojnie, wszędzie czasóweczki porobimy na pierwszy. Ja tu całą wieżę od A do Z, nie? Dobra, kolejnego piętra nie zrobię niestety. Nie mam setek. Patrzmy czasówki. Trzeci. No, to się poprawi te czasóweczki. Ja mam setek, nie wiem czy to ustoję. To było głupie, co teraz zrobiłem. Napadacie czy nie? Nie, bez setek. Wszystkie sety zużyłem, jakim cudem? No ile razy skillem muszę
damy misy. Dobra, ostatnie pięterko. Idziemy na Nemerkę, a potem zobaczymy, ile czasu zostanie. To może jeszcze będziemy kontynuować coś. Ale łatwa bieżna, będzie się nie poce. Powiem wam, już nie było etapu pocenia rowa, nie? Do 35 na lajcie będzie. Potem 30 pewnie będzie śmiesznie, nie? No, dawaj, padaj. Tu muszę mieć czasówkę. Nie wierzę, że ktoś szybciej zrobił. Bo na farcie jedynie. Zobaczmy, czy I have racja mam. Chyba 20 pinterek jeszcze. To jutro przy większych people zrobimy. Trzeci! Uuuu, 6 minut. No tak, bo drugie piętro długo mi zajęło. Tak, to się zgadza, no. O, tu jestem pierwszy. O, spokojnie, da się to zrobić, widzowie. To by to zbonusować na 6-7. No, to mogę zbonusować na 6-7. No, w sumie. To potrzeba. Na to jutro. Nie mam odłamku. Chyba, że mam coś na poziomie 106-120. Nie, no, nie mam. Koleś tego nie sprzedał. A mógł mi sprzedać, nie? Granat będę musiał zmienić. Mam słaby. Mam perfekt, ale przejrzysty. Nie, żeby mi zależało aktualnie na tym. Ale wiecie. 1500 HP więcej, trochę many odzyskanie więcej. Ale na razie nie, not for me. O k***a. 125 won tylko? Perfekt. Patrzcie. 233 bony tylko? Tanio. To jest wyborniak jakiś? Nie. Ale jakoś się bez skazy. Nie ma? Dziwne. No i to, widzicie? To będę miał... gdzieś w sobotę. Nie no, nie w sobotę. Dzisiaj będę miał... gdzieś... no, niedzielę rano. Około. Będę to miał. Nie, bo dzisiaj jest piątunio. Tak, w niedzielę, kiedyś koło niedzieli, to wtedy będziemy masterować wieżę, nie? Z tym petem. Ja sobie go wezmę od razu na jutro na szamana. Będę go expił do 8.0. Może nawet więcej. I elo, nie? Ja tam blok, potwory i berserk, nie? Moim zdaniem dobry setup. A w ogóle są już jaja Alastora? Bo wiem, że Alastora sobie go zbijali. Nie. Pięknie. Nemerka zaraz zbita będzie. No i super i to. Kolejne 5 wonów w kieszeni. To mogę czytać w sumie. No nie weszło mi na P. Super. Mam agresywny. Minus 800. Fajnie. No jest super i to i teraz zabaj kraby. Krab, łowienie, ryby, królewski. To. No i to. Super i to. No i okej. Jutro będziemy mieli co robić, nie? Kontentu będzie dużo. Wieża. Cała wieża. Troszkę peta podekspić. No, jutro zajmiemy się, nie? Jutro bym musiał całą wieżę zrobić na streamie.
na spokojnie, a masterowanie przyjdzie jak będzie pet. Dobra, no to dzięki za streama wam serdecznie. Ja będę spadał, idę się wykąpać, potem odcinek pewnie będę nagrywał, żeby był na dzisiaj. Bo nie chcę mi się spać, to wykorzystam to, że postawię autołowy na ty. I tyle, nie? Dobra, elo się mandero.